Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, ja sobie już zebrałem tutaj kolejne glony, chociaż te glony to mi są tak potrzebne jak nie wiem. Na razie wstawimy je tutaj, bo jakby nie patrzeć, wiążą się one z siareczką. Tu mamy trochę tlenu i trochę wody. Wody mamy aż nadto, więc sobie wypijemy. I na razie wsadzimy to tu. Wsadzimy to tu i idziemy zobaczyć, czy przypadkiem nasz osm się nie wydobył. Czy się osm nie wydobył. Ja nagrywam to sobie na zapas, bo nie mam mnie ani w poniedziałek, ani wtorek. Więc dostaliście w tej chwili jedną nową nowelkę, którą nagrywałem. I bodajże właśnie teraz tego Planet Craftera. Trzem zawsze się przyda, dobra, biorę. A reszta zostaje sobie tak jak jest. Reszta sobie zostaje tak jak jest. Spróbujemy sprawdzić, czy już ten osm się nie wydobył. Długa to droga, nie mamy teleporterka jeszcze niestety. Mam nadzieję, że to w najbliższym czasie się zmieni. Tu się zapagował ten kawałek lodu, ale trudno. To było gdzieś tutaj. To było gdzieś tutaj, nie tutaj. Gdzieś tam dalej. Chyba było tu. Tak jest. Czy wydobył się? O kurka, wódka i dosmu. Nie no, ekstra. Ekstra. Kochani, mamy osm. To wyrzucimy, to jest nam niepotrzebne. Niech ten ośmik się wydobywa. Niech ten ośmik się wydobywa. Co mamy tutaj? Tu jest siarka. Teoretycznie możemy to zostawić. Krzem, tytan, to co wzięliśmy już oddajemy. Mnie bardziej interesuje siareczka. Weź to wszystko, zrzuć to wszystko. Siarki nie zrzucaj. Siareczki nie zrzucaj, bo siareczka się przyda. I to też zrzucimy. W sumie mogłem najpierw wziąć tamto, dopiero potem to, ale okej. No wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło. Nie ma co drążyć tematu. No, kliknij, dobra. I weźmiemy sobie ten tytan już pod koreczek. No i kochani, dosyć sporo sobie zebraliśmy. Mamy teraz osmu dosyć dużo, żeby zrobić sobie nowy... Jebać tytan. Bierę robaka. Robaki wydaje mi się, że się przydadzą. Żadnych robali nie ma? Nie ma. Robaki wydaje mi się, że się przydadzą. Tu mamy wyjście w górę. I ja coś mówiłem, że będziemy szli chyba w tamtą stronę teraz. Zobaczyć, czy przypadkiem nie zmieniło się nic na lepsze. Tylko. Ja bym jednak sobie chciał jeszcze więcej tych naszych kopalni poustawiać, na przykład na siarkę, aluminium i tym podobne. Mamy teraz sporo energii, możemy poszaleć. Możemy poszaleć, więc spoko luzik. Spoko luzik. To tu jest potrzebny pręt z super stopu. Rozsiewacz drzew nam się odblokował. Wow. Kora, próbka, bryłka. W sumie mamy wszystko chyba, oprócz super stópek, tak? Nie mamy pewnie. Tytan jest. Aluminium nie ma. Za dużo. Siareczkę też sobie odstawimy. Na razie w ten sposób. Iryt. Irydu mamy naprawdę sporo. Nie narzekam, bo tego irydu było na początku mało. Teraz jest go trochę więcej. Iryt mamy tu. Dobra. Tytan sobie też odstawimy tu. Niezwykła larwa? Tak, niezwykła larwa. Kolejna idzie tu. Wchodzimy trochę z wody. Idziemy zobaczyć, czy przypadkiem nie mamy tam aluminium. Czy nie mamy tu aluminium? Jak to tutaj wygląda? No też właśnie chciałbym postawić tą lepszą kopalnię tu na aluminium, bo tego aluminium nam brakuje. Więc zawsze byłoby dobrze mieć jakąś tutaj kopalenkę. Gdzie była ta kopalnia? Czy ja ją rozmontowałem? Proszę nie. Kurwa, ją chyba rozmontowałem.
No nie mówcie, że ja rozmontowałem tą kopalnię. Tak, rozmontowałem tą kopalnię, bo jestem baranem. Buu. Naprawdę ja to rozmontowałem? Ale ze mnie baran. Teraz lata i nie ma aluminium. Lata i nie ma aluminium. Jakby Shiro nie rozmontował, to by było. To by było. Dobra, ogarniemy sobie to chyba jakoś, czy nie? Ewidentnie musimy wyzbierać aluminium ręcznie. No kurwa, kto by pomyślał, że ja to aluminium wywalę? Jestem zły na siebie, no. Co mi strzeliło do głowy? Złota skrzynia, wow! Dobrze wyszło, 3 aluminium. No ale tak, ta złota skrzynia to taka 2 na 10. Ale zawsze jakaś. W ogóle kwiatki zaczynają rosnąć, wow! Roślina Orenma. Mnożnik ten 450. Czyli już kwiatki rosną dziko, to też fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć. Ej, tylko tak patrzę, że do tego aluminium to tak jest średnio. Tego aluminium to zbytnio nie ma. Chyba wszystko wyzbieraliśmy. No trudno. Zrobimy po prostu tak, że zrobimy kolejną zwykłą kopalnię, ewentualnie nawet pozbędziemy się tej z żelaza i postawimy ją tam. Chyba, że jakimś cudem znajdziemy super stópki i zrobimy ten pręt. A właśnie, jeszcze zrobiłem tutaj jedną lampkę, ale to tak na test w sumie. Robimy burdel z tego, naszego przybytku. Robimy burdel. Super stópka. Dobrze pamiętam, że było trzeba tak, pręt super stopu. Jedno aluminium. 2,8 tytan. Stać nas? Stać nas. Lecimy na to aluminium i próbujemy dalej sobie przywrócić przybytek. Z tego wszystkiego. Nie wiem, czy wiecie co, tak, rozmontuję sobie to. Na razie żelaza i reszty mamy sporo, więc nie jest nam to niezbędne do przeżycia. Jak nie można rozłożyć, bo ekwipunek nie jest pusty. 450-600, no to tak nie bardzo. 400. Ta roślinka jest lepsza od Tuska. No i dobra, postawimy tam dwie kopalnie, wrócimy się i pójdziemy do kanionu. Pójdziemy do kanionu, zobaczymy, czy zmieniło się coś na tyle, żeby było warto to eksplorować. Teraz sobie weźmiemy kopalenkę. Jest os, tu aluminium jest. Jest, dobra. Produkuj się ładnie. Wracamy, idziemy w tamtą stronę. Dzisiaj będzie kolejny exploring. Zobaczymy, co tam się wynajdzie. Chwilweczka. Wrzućmy wszystko do chwilówki. To możemy zabrać na razie. I tak, znów wypiję wodę, żeby mieć ją na zapas. Zjem sobie coś. No i dobra. Okidoki, lecimy. Lecimy w tą stronę. Nie wiem, czy nie przydałoby się zrobić więcej tlenu, ale... W razie czego zrobimy sobie te kapsułki takie tlenowe, które robiliśmy już wcześniej. Nic nie ma. Jak zwykle, jak idziemy na eksplorację, musi się coś spieprzyć. Aluminium. Tu jest trochę aluminium, więc git. Rozumiem, że tu nic nie ma. Tlen sobie odnowimy. Żadna liana nie zrobiła? Nie zrobiła się niestety. O, dzień dobry. Mhm.
Idziemy w tą stronę. No i są jakieś liany. Są jakieś liany. Zobaczymy, czy da się w ogóle po nich wspinać. To jest pytanie za milion punktów. Da się wspinać. Czyli gra zachęca nas do podróżowania w tą stronę. Czy my tu coś znajdziemy? Chyba nie. Tu chyba... O, jest jakiś statek. Czyli coś jednak znajdziemy. To standardowo, kochani, jak to mamy w zwyczaju, zrobimy sobie tutaj tlenówkę. Jest robaczek. Titan. El Titano. Tam mamy? Mamy krzem, tak? Mamy. Żelazo. Drugi tytan, fajnie. Żelazo i jeszcze jedno żelazo jest potrzebne, żeby stworzyć sobie tą kapsułkę tlenową. Dobra, i będzie tu. I będzie tu i akurat się wyczyściliśmy. Więcej tlenu sobie nadrobimy. Tu jeszcze skrzyneczka, jest też spoko. Trochę osmu, pręt uranowy. Nie potrzebujemy tego. Nie potrzebujemy tego. Nie jest nam potrzebne. Tu jest magnes. Jak zwykle mnie chyba jakaś bierze. Ej, ale to nie jest wrak. To nie jest wrak. Ale jest wiadomość. Prywatny czyściciel. Cel misji rekonesans. Niezwykła liczba statków różnych kompanii zniknęła w sektorze Izital Prime. Udaj się tam i wykonaj rekonesans. Podstawowy cel. Zbadaj sektor. Znajdź powody zanikania statków. Boże, nie umiem czytać. Cele drugorzędne. Znajdź i zgłoś obecność wrogiego życia. Zidentyfikuj rozbity statek i zgłoś go do odpowiednich korporacji. Zapisuj lokalizację wszystkich znalezionych towarów. Rok 3042. Rozumiem, że mu nie wyszło. To dosyć mocno mu nie wyszło. I tędy już byliśmy. Skrzynka była dotykana? Nie była. Trzy super słupki, kwarc pulsarowy. Fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Tu jest wejście na górę. Wejdźmy jeszcze raz. O. No nie. Nie, nie, nie. Właśnie tędy. Tu jest kwiatek. Jak tu jest dziwnie. Ale tu już byliśmy, ewidentnie, bo widziałem tam naszą kapsułkę tlenową. Prawda, prawda. Więcej kamyków. Dobra, uzyskajmy sobie tlen. I lecimy w tą stronę, gdzie byliśmy już. Jak to fajnie obrosło. Jak to fajnie obrosło. Czyli tak naprawdę te liany są nam do niczego niepotrzebne. No i tutaj dalej jest już nadal czerwona planeta, chociaż nie, tu się oazy porobiły. O kurde, tu było sporo chyba surki. Ale takiej dosyć surki niepotrzebnej. Yes. To jest surka taka zbędna. I tu chyba wejścia nawet nie było, z tego co pamiętam. Ciemno jak w dupie. Nie, tu wejścia chyba nie było. A, bynajmniej sobie nie przypominam tego. O, ciekawie. Ciekawie, nie powiem, że nie. Coś w tej wodzie jest? Może jakaś złota skrzynka, coś? Nic? Niestety. Niestety, nic nie ma. Ale tutaj piasek ma inny kolor. Tutaj piasek jest wręcz czerwony. O Jezu, jak kontrastuje. Ale jest dziwnie.
jest mega dziwnie. Wow. Jest jakaś jaskinia. Rozumiem, że tu jest osm. Siarka. Kwarc pulsarowy, świetnie. Tego potrzebujemy dużo. Ale co tutaj możemy znaleźć? Więcej siarki, dużo osmu. Chociaż osm jest już takim surowcem dosyć dla nas, przynajmniej w tej chwili, zbędnym. Bardziej kwarc. Miejsca też nie mamy za dużo. Skrzynia. Super stópki. Nie no, sporo tych przedmiotów tu jest naprawdę. Kwarc pulserowy to zbieramy. To chyba był ten typ znajdźki typu zapchaj dziurę, no nie? Uuu, silniczek rakietowy. Nie no, to zbiorę. To zbiorę. Kurde, to jest w ogóle wiele fajnych rzeczy. Super stópka. Nulna nie bierzemy, to weźmiemy. Próbka bakterii chyba jest dosyć zbędną. Zeolit weźmiemy. Też znając życie, to zaraz będzie i tak... Jeszcze pewnie gdzieś kwarc pulserowy. Wolę mieć... O, właśnie. Jedno miejsce przynajmniej wolne, żeby go sobie złapać. Fajna jaskinia, z pewnością jeszcze się do niej przejdziemy. W ogóle sporo tego tu jest. Nic tu nie ma, nic tu nie ma. Myślałem, że tego nie znajdę. Już myślałem, że tego nie znajdę. Dobra, no tu jest reszta cisza i spokój. No, trzeba tylko pamiętać, że tego tlenu już nie mamy za dużo. I przydałoby się powolutku już zmieniać lokalizację. Co tu jest? Wow! Czym ty jesteś? Kurka wódka, super stop. Dużo super stopu. No i się pozbędę wszystkiego, co tu było. Ja pierdzielę, ile rzeczy. Dobra, tylko no, musimy pamiętać, że tego tlenu nie mam za dużo. Od katastrofy minęło 6 miesięcy, a ja ledwo żyję. Moim głównym celem jest zbudowanie rakiety i opuszczenie tego miejsca na zawsze. Ta planeta jest przeklęta, czuję to. Będę musiał wrócić na miejsce katastrofy. Wydaje mi się, że w sterowni był sekretny pokój. Gdzieś w pobliżu głównych ekranów, ściana do rozbierania. Ale minęło trochę czasu, ledwo pamiętam. 3038 I-klas. Dobra, tak było po macoszemu trochę przeczytane, ale... Wolę nie ryzykować. Pierdzielamy stąd. Skrzynia. Dobra. Później sobie ją weźmiemy. Druga skrzynia. Fuck me! Tak nie masz miejsca, Shiro. Tak nie masz, Shiro, miejsca. Po co ci to? Kurwa, tu nie ma przejścia. Dobra. Ryzyk. Fizyk. Tytan. Jeszcze jedno żelazo. Żelazo. Tytan i Del Cremo. Kurwa, tu jest wiele rzeczy, a ja wszystko omijam. Krem jest. To chcę. Uff. Napijmy się jeszcze wody. Dobra, gdzie ja to powyrzucałem wszystko? Tutaj. Co tutaj rosło? Jest uran? Ja pierdzielę, czy to jest...
Tak, to jest uran. Tutaj jest uran. Tu jest uran. Jej! Dobrze wiedzieć. Jest jednak uran do zbierania. Już mamy tlen, to od razu tą skrzynkę sprawdźmy przynajmniej, co w niej jest. O kurde, ile super stópek. I rakiety, i wszystko w aluminium, papa. Nawóz też zrobimy. Dużo rzeczy, naprawdę bardzo dużo rzeczy. Nadajnik. Ile kosztował nadajnik? Lampa obszarowa? Nie. Radio latarnia. Krzem, tytan, aluminium. Jesteśmy w stanie to zrobić? Jesteśmy. Chyba o ile jest tu tytan. Nie tytan, przepraszam. Aluminium. Aluminium gdzieś zostawiłem, na górze. Kurwa. Ja to jestem geniuszem. Geniusz złej rozsądku. Mam nadzieję, że w tej skrzyni zostawiłem, prawda? Tak. Dobra, pręt uranowy zostawmy. Krzem tytan. Zostawmy na razie to tutaj. Tytan. Krzem gdzieś tu był. Tu jest. Radio latarnia. Obstawmy sobie tutaj, że jest możliwość zbierania. Dobra, mamy to obstawione. To zabieramy. To zabieramy. Odnówmy sobie jeszcze tylko tlen. I spróbujmy się wydostać z tego gałganu. Z tego pierdolnika. Wow, tu było przejście na aluminium. My tu byliśmy, prawda? Byliśmy. I trzeba zrobić również tą kopalnię. Nawet ją możemy zrobić. Ekstraktor rudy T2. I od razu sobie ją zrobimy. Bo ona się tu przyda. Gdzie były te pierwsze cholery? Tutaj są. Po tej stronie nie możemy, a po tej? Po tej już możemy. O. No i aluminium się ładnie zbiera. Musimy tu jeszcze zrobić definitywnie jakąś skrzynię większą. Możemy się już pozbyć nawet tych dwóch wiertnic, bo to już jest nieopłacalne, ale jednak sam fakt. Czy ja mogę zrobić drugą wiertnicę? Osmo, no brakuje jednego prętu. Teoretycznie tak. Teoretycznie tak. Dobra. Przynieśliśmy sporo znów surowcy. Sporo surowcy przyniesionych. Tam jest, jest. Czego brakuje? Nie wiem. Mamy kolejny kwarc pulserowy, więc w teorii moglibyśmy również zrobić sobie kolejny generator termojądrowy. 4 sztuki stópki. Niech będzie. Zrobimy go gdzieś tu. I energii mamy, a energii. I tak, wiertnice pamiętam, że teraz potrzebowały osmu i super stópek. Tak, 3 osmu. Raz, dwa, trzy i sześciu super stópek, które mamy akurat właśnie tyle. Więc cały czas zwiększamy ciśnienie, bo ciśnienie jest potrzebne. To mocno potrzebne. O, te sprajty naprawdę dają po oczach. Dają po oczach te sprajty. Czemu się tu nie robi nic? A, bo jest full. Bo jest full. Czemu tą zatarką?
Jeszcze w teorii możemy chyba zrobić jeden. Oh yes. Ale dobra, na razie tego nie potrzebujemy aż nadto. O, możemy zrobić kolejny ekstraktor rudy, to nie jest problem. Tylko, jakich my surowców w tej chwili potrzebujemy? To jest pytanie za milion punktów. Chciałbym jeszcze sprawdzić, czy jeżeli zrobimy sobie kolejną wiertnicę, znaczy tą ekstraktor rudy, przepraszam. Czy... to. Chcemy zrobić sobie ekstraktor rudy T2. Czy on naprawdę będzie dawał tutaj tylko i wyłącznie żelazo? To jest dobre pytanie. Czy są jakieś inne miejsca, które dają co innego? Na przykład, nie wiem, gdzieś tam dalej. Na pustyni na przykład, czy nie wiem, możemy na przykład mieć wydobywanie tytanu. Też jest żelazo. No, rozbieraj. To chodźmy najpierw się napójmy. Najedzmy, weźmy sobie jeszcze dodatkowe rezerwuary z powietrzem i z wodą i dopiero pójdziemy testować, jak to działa. Najedzony, napity wzięte. Tutaj te różne, tak jak zwykle, dobre do osmu to wrzucimy. Potem będę się klnął, ale okej. Tlen jest. Kobalt w powietrze. Idziemy. Bo tu jest kilka właśnie takich dosyć ciekawych biomów, które chciałbym jeszcze przetestować. Bo może tak naprawdę na trawie tylko i wyłącznie żelazo. Tam w okolicach gdzieś może będą, nie wiem, super stopki. Ale wątpię, żeby chłopaki dali nam do dyspozycji ekstrakcję super stópek. To by było mega dziwne. Żelazo. This is żelazo. No, trzeba pamiętać, że jesteśmy nadal na biomie zielonym. Też żelazo. Nie wiem, gdzieś tu może? Da się na tym stawić? Niestety nie da się. Niestety się nie da. Ale tu jest już pustynia. No gdzieś tu. O, i jest jakieś dziwnie niebiesko. Przynajmniej przez chwilę było. Lecz jest żelazo. Naprawdę tylko i wyłącznie żelazo da się ekstraktować. No panowie. To już mi się mało podoba. Jest jeszcze ten czarny biom w sumie. Na tym czarnym biomie, z tego co pamiętam, był zeolit. Chyba zeolit. Gdzie to jest? Tu jest. Wow. Też żelazo. Czy ja tu nie zostawiałem wtedy jakiś surowcy przypadkiem? Nie, wszystko pozabierałem. Wszystko cholercia pozabierałem. Tu jest jeszcze jakiś inny biom chyba. Też żelazo. Też żelazo. El żelazo. Patrzę, czy przypadkiem żadnych skrzynek nie ma pod wodą, ale chyba nie. Chyba nie. I również myślę, że wystarczającym będzie dla nas wydobywanie tylko i wyłącznie z tego jednego. Definitywnie. Irydu mamy aż nadto.
No to nie wiem, no chyba postawimy to na razie tutaj. A dopiero w następnym odcinku pójdziemy właśnie bardziej w tą stronę, na południe. I sprawdzimy, czy w czarnym biomie, ewentualnie w biomie grzybowym, jest jakaś inna różnica. Na razie nie znalazłem tej różnicy, mam nadzieję, że ją znajdę i wtedy będę mógł się z wami podzielić na ten temat. Ale tym razem, moi drodzy, dzięki wam wielkie, trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w kontynuacji z Planet Craftera. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej!